Cześć wszystkim, z tej strony Rudek, a to już 7 odcinek Flachy. Zapraszam do oglądania. Na początku sprostuję kilka gaf, które popełniłem w poprzednim odcinku. Oczywiście Kamil Stoch do turnieju czterech skoczni stał 3 razy na podium. Jedno podium zjadłem, nie wiem, chyba byłem głodny. Druga sprawa to Bartek Kusek. Sprawdzałem źródła, fakt, skończył karierę przed tym sezonem. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego wypaliłem akurat z nim. Miałem we łbie masę nazwisk, a wiecie, skoki narciarskie robią mi kiełbie, we łbie nie gorzej niż dragi. Trzecia sprawa to intro. Obecnie pracuję nad nowym i nie będzie krótsze. Pewnie wielu twórców znających sprawę wie, że YouTube ma tak cudowny mechanizm, który obcina zasięgi filmom krótszym niż 10 minut. Poza tym ja mam zamiar postarać się, ażeby Flacha była też dla was najlepszym przeglądem tygodnia w skokach narciarskich i abyście nie musieli przez to zaglądać do konkurencji. No chyba, że do Edera. No hej, skokowe świry. Poza tym chciałem też was poinformować, że dzisiaj jestem zmuszony nagrywać odcinek na sprzęcie, który jest 2 razy starszy ode mnie i mam nadzieję, że tą niedogodność mi wybaczycie. Bo mi samemu też nie jest łatwo. A dzisiejsze tematy to cudowne zwycięstwo Kamila Stocha i co może za sobą nieść, Ronan Lamiszapuj wygrał walkę z rakiem i wrócił na skocznie, Jan Ziobro a sprawa polska, czyli Oszambie, które wybiło wtedy, kiedy nie powinno, oraz powrócimy do Mistrzostw Polski, które odbyły się w drugi dzień świąt. Zapraszam serdecznie. Ale na sam początek odpowiem jeszcze na wasze komentarze, dzisiaj wyjątkowo z YouTube'a. Na jakiej skoczni w turnieju czterech skoczni myślisz, że Polakom będzie się najlepiej skakać? Moim zdaniem najlepiej skacze się Polakom, zawsze najlepiej skakało się Polakom na skoczni Bergi z Elvinsbruku. Czy nie myślisz, że Polska może być drugą Finlandią za na przykład 5 lat, bo z następcami ciężko, a jakby byli, to by szybko się wypalili? Może takie coś się stać, jeżeli PZN się w porę nie zreflektuje i nie wywali osób, które nic nie potrafią zrobić z naszą kadrą B oraz kadrą młodzików, to możemy obudzić się z ręką w nocniku i na następnego Małysza Stocha, czy również nawet i Żyłę, czekać następne 20, 30, a nawet 50 lat. Czy stać go dzisiaj na taki daleki skok? Stać tylko, że nie ustał. Ale szaleństwo. Pojebało cię, kurwa, szmata pierdolona? Pokazuje, że nie wolno było puszczać z 10. Życie. Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni. To akurat nie jest niczym dziwnym, bo zrobił to samo rok wcześniej, jak cała reszta innych zawodników, którzy zawinęli złotego orła na chatę i teraz mogą spokojnie czyścić swoje gabloty. Z tym, że Kamil zrobił to w takim stylu, że sobotni wieczór wielu z nas z pewnością zgarniało kopary z podłogi. Jako drugi w 66-letniej historii pozamiatał wszystkie konkursy, zostawiając w tyle całą czołówkę, a drugiego Wellingera wyprzedzając o prawie 76 punktów. Zresztą cały turniej specjalnie dla was zredagował i zanalizował Filip Wiśniewski, dlatego po filmie zapraszam was do playlisty Flashcard TCS, którą znajdziecie na naszym kanale. Żeby nie było, że naszej rakiecie, która w kosmiczny sposób zamknęła gęby niedowiarkom, poświęca mało czasu, to na koniec dam wam kilka ciekawostek. A więc... Uwaga! No kurwa! Stoch to pierwszy Polak, a drugi skoczek w ogóle, który wygrał wszystkie 4 konkursy jednego turnieju. Dzięki sobotniej wygranej Kamil Stoch stał się 9. skoczkiem, który obronił tytuł najlepszego skoczka turnieju czterech skoczni. Dołączył on do znamienitych postaci takich jak Gregor Schlierenzauer, Ernst Wettori, Jens Weißflock, Helmut Recknagel czy Janne Ahonen. Kamil Stoch stał się 5. skoczkiem w historii, jeżeli chodzi o zwycięstwa w całym turnieju. Obok niego stoją takie sławy jak Matti Nekanen, Ernst Wettori czy Andreas Goldberger, którzy również wygrali ten prestiżowy turniej 2 razy. Polska od soboty jest 5. krajem w historii turnieju czterech skoczni pod względem ilości zwycięstw w turnieju. Kamil jest 9. pod względem ilości zwycięstw w historii turnieju. Poza nim na takie osiągnięcie laski mogą rwać Thomas Morgenstern, Kazuyoshi Funaki czy Andreas Goldberger. Kamil Stoch i Martin Helwart to skoczkowie, którzy na podium poszczególnych konkursów w turnieju czterech skoczni stali 9 razy, przez co dzielą 12. pozycję w rankingu miejsc na podium. A poza tym najważniejsze, Kamil Stoch to przystojny mężczyzna, mężny, prawdziwy patriota, a co najważniejsze, on jest fighter i śpiewa, tańczy, recytuje, daje w mordę i gotuje. Mam nadzieję, że Borbot nie podkabluje mnie
do pani Susan za to, że skopiowałem jego pomysł. Ronan Lamy-Chapuis, który w maju poinformował, że zmaga się z lekkim nowotworem kości, przeszedł pomyślnie operację i przed końcem 2017 roku wrócił na skocznie. Fakt, że opuścił okres przygotowawczy lato oraz półzimy, nie pozwoli mu na dobre zadomowić się w gronie najlepszych skoczków tego sezonu, ale miejmy nadzieję, że chłopak wykuruje się to Seefeld i Francuzi będą mogli wystawić drużynę na Mistrzostwach Świata. Cześć moi drodzy, nagrywam ten filmik, bo chciałbym się z wami czymś podzielić. Podjąłem decyzję o zawieszeniu mojej kariery. Tato, sprawa się rypła, mogą mówić władze Polskiego Związku Narciarskiego. Otóż w piątek wieczór jeden z lepszych polskich skoczków ostatnich lat, czyli Janek Ziobro, postanowił zawiesić karierę. Poinformował o tym fakcie za pośrednictwem swojego Facebooka, co wywołało niezły gnój w polskich mediach. Małyś stwierdził, że oskarżenia, które rzuca skoczek, są bezpodstawne i nie poparte żadnymi argumentami. Janek twierdzi zaś, że przez kilka ostatnich lat jest niszczony i są rzucane mu kłody pod nogi. Jaka jest prawda? Moim zdaniem wina leży po obu stronach, ale nie po środku. Z jednej strony Janek znany jest z niewyparzonego języka i obrywa pewnie przez to, ale z drugiej strony, skoro tak się dzieje, to dlaczego nie powie nic więcej? Kto i jak go gnoi? Skoro już dało radę się powiedzieć A, to pora powiedzieć B. My jako jedna z największych potęg w skokach narciarskich ostatnich lat nie możemy sobie pozwolić, aby tak solidni skoczkowie jak Janek zawieszali kariery. Bo coś tam chlapnęli. Wiem, że wypowiedzi o tym, że skoki to sport upośledzony, nie są na miejscu, szczególnie gdy widzisz, w jakim stylu twój kolega masakruje rywali, a dwóch czy trzech próbuje mu wtórować i wskakuje na wysokie miejsca. Ale z drugiej strony, skoro to, co twierdzi skoczek, że w Zakopanem był lepszy od na przykład Andrzeja Stękały, a mimo to Andrzejek pojechał do Neustadt, gdzie szczerze mówiąc odegrał rolę przedskoczka, to musi być coś na rzeczy. Nikt nie może być gnojony przez to, że woli być szczery, zamiast mówić to, co kazał mu trener. Jednak dopóki Janek nie wyjawi całej prawdy, zostaną nam tylko domysły. Dlatego też Janku, jeśli to oglądasz, to proszę cię, nie podejmuj tak pochodnej decyzji. Lepiej poszukaj kogoś życzliwego i postaraj się załagodzić sprawę. Nie poddawaj się, a luz w dupie na pewno wróci. Tyle ode mnie, a teraz oddaję głos Filipowi Wiśniewskiemu. Cześć, Filip Wiśniewski się kłania. Piątkowe nagranie Janka Ziobry, w którym to nagraniu ogłosił, że zawiesza karierę na czas nieokreślony, wstrząsnęło polskimi skokami narciarskimi tak mocno, że gdyby nie amortyzator w postaci wielkiego sukcesu Kamila Stocha, no to chyba byśmy zbierali resztki PZN-u do tej pory po różnych częściach kuli ziemskiej. Nagranie, w którym Jan Ziobro oskarża trenerów, oskarża dyrektorów, oskarża wszystkie osoby, niemalże wszystkie osoby związane z Polskim Związkiem Narciarskim, a szerzej ze skokami narciarskimi, o to, że jest wykluczany z profesjonalnego sportu, że jest poniżany, ośmieszany, że nie jest brany pod uwagę w, powiedzmy, procesie rekrutacji, zabrzmi to tak korporacyjnie, na konkretne zawody, czy to Pucharu Świata wcześniej, czy teraz Pucharu Kontynentalnego. Sprawa jest o tyle problematyczna, że na razie nie mamy zbyt wiele informacji na ten temat. Jan Ziobro dość niewyraźnie, dość ogólnikowo wypowiedział się w tym nagraniu. Adam Małysz tylko odbił piłeczkę, zripostował tak jak mógł zripostować, czyli powiedział, że to kompletne bzdury, ale że jednak sytuacji się warto przyjrzeć, no czyli nic błyskotliwego. Według mnie na tym etapie wiedzy naszej na ten temat troszeczkę to nagranie przypomina rzeźbienie w gównie, no ale zostałem przez Rutka poproszony o to, żeby coś niecoś powiedzieć, a że mądrego to i zawsze miło posłuchać. Nagrywam się. Mogę powiedzieć o moich trzech hipotezach, jakie sobie wysnułem na ten temat. Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście Jan Ziobro z racji swojego bardzo trudnego charakteru, konfliktowego charakteru, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Każdy, kto wypowiada się publicznie na temat Jana Ziobry i go zna autentycznie, mówi, że to jest człowiek trudny, co nie znaczy, że gorszy, bo wielu trudnych mistrzów już było. I właśnie ta konfliktowa postawa sprawia, że po prostu i z czasem coraz bardziej sobie grabił wśród włodarzy PZN-u. Sytuacja skończyła się tak, jak skończyła, czyli w zupełnie niesportowy sposób Jan Ziobro jest eliminowany z życia sportowego. To jest pierwsza hipoteza, czyli wierzymy stronie pierwszej. Druga hipoteza jest taka, że Jan Ziobro jest sfrustrowany i po prostu bezczelnie kłamie. Chyba do tej
opcji, chyba ku tej hipotezie skłania się Adam Małysz właśnie, tak wyczytałem z tego wywiadu, natomiast nie wiem na ile to jest, są przekręcone jego słowa, a na ile rzeczywiście wypowiedź Małysza. Po prostu Jan Ziobro jest zły, wściekły na to, że nie pojedzie na igrzyska, za to, że nie łapie się do kadry A, za to, że trener Stefan Horngacher niespecjalnie w Jana Ziobrę wierzy. Bo to prawda. A trzecia hipoteza, ta najbardziej prawdopodobna, jest taka, że prawda leży po środku. I tak zazwyczaj w życiu bywa i pewnie tutaj też tak jest. Czyli i Jan Ziobro swoje ma za uszami. Trudny charakter to nie powinien być problem akurat, ale także słabe wyniki sportowe w ostatnim czasie, w ostatnich kilku miesiącach, bo wystarczy sobie spojrzeć na tabelę jego wyników, rewelacji nie ma, więc Jan Ziobro wynikami specjalnie się nie broni. Z drugiej jednak strony być może, i po PZN-ie można byłoby się tego spodziewać, jakaś niechęć w stosunku do konkretnego zawodnika może występuje, bo w jakiś sposób Jan Ziobro udowodnił nam parę lat temu, że jest talentem wielkim. Nie wydaje mi się, żeby celowo nie chciał pracować, a potem w jakiś głupi sposób wrabiać Polski Związek Narciarski. To też dość dziwne, chociaż Adam Małysz twierdził, że Jan Ziobro w ostatnimi czasy nie przykładał się do treningów. Prawdopodobnie na drodze pewnych szumów informacyjnych jedna i druga strona nie może się ze sobą dogadać. Jan Ziobro nie wiedział, co zrobić, nie wiedział, jak zwrócić na siebie uwagę. Jest w sytuacji dość dramatycznej jak na sportowca, chociaż z głodu nie umiera. I stało się, jak się stało. Szkoda może, że tuż przed tym niesamowitym 6 stycznia, który jest dla naszych skoków tak rewelacyjny, bo no troszkę niesmak pozostał. Można było to zrobić później, ale z drugiej strony skoki mają swoje 5 minut, więc i 5 minut chce mieć Jan Ziobro. Co wy uważacie na ten temat? Na razie możemy sobie dużo uważać, a tak naprawdę nic nie wiemy. Sytuacja jest interesująca, a do tego na tyle poważna, że zainteresowali się nią nawet politycy. No, każdy chce się ogrzać w czyimś blasku, jeżeli nie ma swojego. Dobra, ale to już tak na boku. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Wielu z nas pamięta, jak 9 lat temu Gregor Schlierenzauer mówił wprost wszystkim dziennikarzom, że w Libercu będzie murowanym kandydatem do medalu i że stawia swoje szanse wyżej niż szanse Małysza czy Morgensterna. Fakt, wielu powie, że broniły go wtedy wyniki, ale fakt, że u Austriaków arogancja Schlierenzauera była odbierana jako dziecinne zagranie młodego wilka. Czemu nie możemy brać przykładu z innych? Teraz opowiem trochę o cyrku, jaki rozegrał się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, a imię jego Mistrzostwa Polski. To, co tam się działo, można podsumować jednym słowem – masakra. Pierwszy raz od dawna widziałem konkurs, w którym awans do drugiej serii dawał skok na odległość ledwie 65 metrów. Ja rozumiem wszystko, ale nie to, że była to skocznia duża z punktem konstrukcyjnym usadowionym na 120 metrze. Pompa, jaką kręcili Kurzajewski z Steinerem, już na samym początku nie zwiastowała nic dobrego. Do tego brak przeliczników za wiatr. Ja rozumiem, że tutaj wszystkie szychy skoków dalej żyją rokiem 2010 i zawodami, gdzie liczyła się sama odległość i nie patrzono aż tak na warunki, ale dzięki tym przelicznikom można było tych wszystkich juniorów puścić 5 belek wyżej, co na pewno mogłoby podnieść już i tak zakopany 2 km pod ziemią poziom konkursu. W dodatku lista startowa. 35 zawodników, to nie lepiej byłoby puścić całą stawkę w obu seriach? W dodatku nisko rozstawiony Jan Ziobro, który zrezygnował ze startu, oraz Stękała i Biegun, którzy niby tam trenują z juniorami, ale i tak te treningi wielkiego postępu im nie przynoszą. Widać, że w niższych ligach poziom jest praktycznie zerowy, co pokazuje, że skoczek z 7 ligi czeskiej zajął 14 miejsce na luzie i miał jeszcze szansę wskoczyć do dziesiątki. W dodatku sam Kamil Stoch, który ewidentnie pokpił sprawę w drugim skoku. Widać było, że nie zależało mu na odegraniu pierwszoligowej roli w tym cyrku. Aby następne Mistrzostwa Polski przypominały choć trochę zmagania w Pucharze Świata, a przepaść, jaką dzieli kadrę A, a inne kadry, zaczęła się relatywnie zmniejszać. Dzięki serdeczne za oglądanie, to była Flacha, odcinek 7. Jeżeli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał i zadawajcie pytania w komentarzach, bo ponieważ jak już widzieliście dzisiaj, zabrałem pytania tylko z komentarzy z YouTube'a. Także
Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień już z lepszym sprzętem, z tym, którym nagrywałem pierwszych 6 odcinków, ponieważ nagrywanie na tym mikrofonie to istna katorga. To była flacha numer 7. Na razie, cześć!